Gospodarząc na lokalnym gruncie, miejscy włodarze muszą sięgać wzrokiem o wiele dalej i każdego dnia patrzeć, co przynosi ekonomiczna rzeczywistość. Nic dziwnego, że słysząc doniesienia o kłopotach obsługującego Legionowo Banku, ratusz zareagował bardzo szybko. Najpierw na początku grudnia dowiedzieli się o tym miejscy radni. Już od dłuższego czasu obserwowaliśmy sytuację z Getin Bankiem i dużą część pieniędzy lokowaliśmy zdecydowaną większość pieniędzy lokowaliśmy głównie w Banku Państwowym, w Banku Gospodarstwa Krajowego, żeby było bezpieczniej. Równocześnie miasto starało się pozyskać do współpracy innego, dużego, a przede wszystkim wiarygodnego partnera. Kiedy w grę wchodzi taka góra publicznych złotówek, nie ma miejsca na jakiekolwiek ryzyko. Każdego dnia kilkanaście bądź kilkadziesiąt milionów złotych publicznych pieniędzy jest przetrzymywane na rachunku bankowym. W odróżnieniu od osoby fizycznej, państwo polskie nie zapewnia żadnej gwarancji ani jednej złotówce publicznych pieniędzy przetrzymywanych na kontach bankowych. Czym może skutkować brak czujności, przekonano się kiedyś w gminie Wieliszew. Na kontach w upadającym SK Banku utknęło jej blisko 2,5 miliona złotych. Póki co wydaje się, że Legionowo takich kłopotów uniknie. Spośród sześciu indagowanych partnerów miasto wybrało już najkorzystniejszą ofertę. Złożył ją działający w wielu krajach Polski oddział Santander Banku. Zmianę legionowskiego księgowego już rozpoczęto. To nie jest łatwa operacja. Mamy prawie 40 tysięcy subkont. Teraz tych wszystkich naszych partnerów trzeba poinformować. Dobrze, że to jest koniec roku, bo już nowe podatki lokalne będą wysyłane z nowym numerem konta. Miesięcznie miasto dokonuje bądź jest adresatem około 17 tysięcy przelewów. Na 2000 zł, jakie mu zapłaci w Santander Banku, będą więc musieli solidnie zapracować. Zwłaszcza, że obsłuży on także gminne jednostki oraz instytucje kultury. Cieszę się, że udało się znaleźć wiarygodnego, bezpiecznego dla pieniędzy mieszkańców Legionowa partnera, który mam nadzieję, że wspólnie z nami szybko przeprowadzi ten proces zmiany, a on jest o tyle trudny i skomplikowany i trochę kosztowny, że dotyczy wielu tysięcy podmiotów czy mieszkańców. Umowa z Santander Bankiem Polska S.A. została zawarta na okres 5 lat.